Witajcie, witajcie, kochani. Zbliża się koniec roku. Czas na podsumowania, czas na postanowienia, deklaracje noworoczne. Dzisiaj będziemy mówili o tym, jak minął ten rok i jak możemy przejść w ten nowy rok, z jakim bogactwem, z jakimi siłami, zasobami i jak możemy je wykorzystywać w Bożym Królestwie. Tak więc zapraszam Was. Nie wiem, czy jesteś taką osobą, która lubi robić postanowienia. Ja bardzo lubię to robić. I początek roku szkolnego, początek roku kalendarzowego jest takim właśnie czasem, więc teraz właśnie od 1 stycznia, od 2 stycznia postanawiam, że będę chodziła regularnie na siłownię, bo miałam teraz przestój. Skupiałam się na odżywianiu właściwym przez te parę miesięcy. Teraz dokładam jeszcze sport. Ten mój sport raz jest go, raz nie ma w moim życiu. Tak się to różnie zmienia, raz biegam, raz chodzam na siłownię, raz pływam. Generalnie znowu zaczynam chodzić. Jest to taki dobry punkt, w którym można coś zacząć robić takiego ważnego i nie uważam, że to jest śmieszne. Uważam, że postanowienia są naprawdę super. Oczywiście nie muszą być od początku roku, mogą być od 1 lutego albo od nowego tygodnia, ale dobrze mieć taki punkt, do którego się zmierza i od którego chce się zmienić swoje życie. Oczywiście najlepszym momentem jest pewnie dzisiaj, ale do niektórych rzeczy trzeba się przygotować. Właśnie w takim klimacie postanowień i zmierzania do czegoś nowego będziemy studiować werset 2 z 4 rozdziału 2 Księgi Królewskiej. Tak więc zapraszam Was, otwórzcie swoje Biblię. Elizeusz zapytał ją, co mogę uczynić dla Ciebie? Powiedz mi, co masz w domu. Odpowiedziała, twoja służąca nie ma nic więcej w domu, prócz dzbana oliwy. To jest jeden werset, ale znamy, mam nadzieję, całą tą historię. Kiedy biedna wdowa przyszła do Elizeusza po pomoc, tak, bo przymierała głodem już. I prosi go o uczynienie jakiegoś cudu. I to, co jest ciekawe, bo potem się oczywiście ten cud wydarza i pamiętamy, jak Elizeusz mówi, okej, masz ten dzban oliwy, to teraz pożycz jeszcze naczyń od sąsiadek i ta oliwa będzie płynęła dotąd, dokąd będziesz podstawiała kolejne naczynia. I tak się właśnie wydarzyło. Kolejne naczynia były napełniane, przestała płynąć dopiero wtedy, kiedy nie było naczyń i ta oliwa potem została sprzedana, tak że ta kobieta mogła sobie spokojnie żyć. W każdym razie, ta historia mówi nam o pewnych zasobach. I teraz właśnie nawiązuję do postanowień noworocznych. Bo często wydaje nam się, że brakuje nam pewnych rzeczy. Chcemy coś od Boga. Modlimy się o coś. Robimy postanowienia po to, żeby zmierzać w jakimś kierunku. Żeby realizować jakiś plan życiowy. I nie zawsze widzimy możliwości, które są wokół nas. Staramy się o coś, co się wydarzy w przyszłości. Dążymy do czegoś, marzymy o czymś, że to będzie. A tymczasem te słowa. Powiedz mi, co masz w domu? Co masz w domu? Co masz w swoim ręku? Zobacz na to, co już masz, ponieważ Bóg pragnie to pomnożyć. Wierzę, że 2024 rok to będzie taki rok, w którym Bóg będzie pomnażał to, co zauważymy, że mamy. Kiedy docenimy to, co mamy. Kiedy dostrzeżemy, że bardzo dużo mamy. To, co dostrzeżemy i przyniesiemy do Boga, nawet jeżeli to jest mało, zostanie pomnożone. Kobieto, co masz? Ona była biedna. Ona nie miała nic, ale miała dzban oliwy. To jedyne, co jej zostało. I ten jeden dzban zamienił się w takie płynące, że tak powiem, złoto. Płynące tak długo, jak długo ona była w stanie jakby pomieścić, tak? Zmagazynować to, co Bóg jej daje. To też jest nauka sama w sobie, ale zostawmy to na jakiś inny moment, jakieś kazanie, które będę pewnie gdzieś wygłaszać. W realu, już nie przez internet. Ale chciałam się skupić na tym, co masz w domu. Kończymy ten rok i chciałabym, żebyśmy zastanowili się, co Bóg nam dał w tym roku. Co mamy?
co żeśmy dostali od Niego, co jest tym błogosławieństwem. To nie muszą być materialne rzeczy. Akurat tutaj była materialna rzecz, ale oliwa jest symbolem Ducha Świętego, więc jest też symbolem różnych duchowych rzeczy, które Bóg nam daje. Co dał Ci Bóg? Może dał Ci czas. Może dał Ci piękny uśmiech. Może dał Ci długie włosy. Może dał Ci, nie wiem, umiejętność grania na gitarze. Albo umiesz coś uszyć. Albo umiesz marzyć. Albo lubisz czytać i dobrze Ci to idzie. Wiecie, mamy różne umiejętności, zdolności, pragnienia, marzenia, błogosławieństwa, które Bóg nam daje. I chciałabym dzisiaj rzucić nam wszystkim wyzwanie. Co masz w domu? Co dał Ci Bóg? Ponieważ Bóg chce to wziąć i pomnożyć. Oczywiście, zawsze przy pomnożeniu jest tak, że trzeba oddać to, co się ma. Ta kobieta musiała wylać tą oliwę, zaufać, że jak ją wyleje, to jej nie ubędzie, tylko że się pomnoży. Tak jak wszystko w Bożym Królestwie, kiedy oddajemy, to dostajemy więcej. Kiedy umieramy, kiedy tracimy, kiedy nas boli, kiedy zabierają nam nawet to, co mamy, albo my oddajemy to, co mamy, to wtedy wraca do nas o wiele więcej. To się nazywa inwestowanie w Bożym Królestwie. I Bóg to honoruje, Bóg to pomnaża. To, co oddajesz, On to pomnaża. Co masz? Co masz w domu? Zastanówmy się. I jeżeli Duch Święty coś Ci podpowie, może to być właśnie coś takiego jak długie włosy. Nie wiem, dlaczego mi to przyszło do głowy. Ale może to być błogosławieństwem dla kogoś. Twoje włosy mogą być dla kogoś błogosławieństwem. I nawet trudno mi jest teraz wyszukać jakieś powiązanie. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, że można obciąć swoje włosy i je sprzedać albo dać komuś na perukę dla tych, którzy włosów naturalnych nie mają i w ten sposób pomóc po prostu komuś. Ale być może są takie rzeczy, które wydają Ci się, że są takie właśnie, no i co? No i co z tego, że mam długie włosy, tak? No i co? Jak to Bóg pomnoży? I po co ma to pomnożyć? Ale chciałabym, żebyś był wrażliwy na Ducha Świętego i kiedy będziemy się zaraz modlić, żebyś wypisał gdzieś u siebie, a jeżeli masz odwagę, to tutaj w komentarzu również, co dał Ci Bóg? Oczywiście moglibyśmy tutaj wypisywać naprawdę tysiące rzeczy. Nawet najbardziej biedne osoby mogłyby to wypisywać tysiące rzeczy. Ale chcemy się skupić tylko na tym, co Bóg nam podpowie, czego nie zauważamy, a co Bóg chce wykorzystać. I potem możemy modlić się też specyficznie, żeby Bóg pokazał nam, jak mamy to oddać. Czyli, wiecie, to ma służyć, to ma być w obrocie, to ma być dla innych. Tak, to ma być przelewane, tak jak ta oliwa. Kiedy jest coś przelewane, oddawane, to wtedy się pomnaża. Tak więc będziemy się też modlić o to, żeby Bóg pokazał nam, jak mamy to oddać Bogu, jak mamy to poświęcić, gdzie mamy to przelać, na kogo mamy to przelać, w jakich warunkach, w jaki sposób. Okay? Takie ćwiczenie ze słuchania Boga, ponieważ niedługo już mamy szkołę słuchania Boga w połowie stycznia, więc takie mamy wstępne ćwiczenie. Tak a propos, jeżeli się jeszcze nie zapisałeś do szkoły słuchania Boga, to zrób to, człowieku, bo bez zapisania się, bez podania maila nie będę mogła się z tą komunikować, wysyłać sobie linków do nagrań, do prac domowych. Tutaj znajdziesz link do zapisu również w opisie tego filmiku. W zeszłym roku było 2,5 tysiąca osób na tej szkole. Po prostu działy się niesamowite rzeczy. Tak więc teraz mamy małe ćwiczenie. Małe ćwiczenie. Duchu Święty, ja modlę się teraz, żebyś Ty do nas mówił. Pokazywał nam, co mamy w domu. Co nam dajesz? Co nam dałeś już? A czego może nie zauważamy? A co jest kluczowe? Co chciałbyś, żeby zostało dane dalej? Może wydaje nam się to mało wartościowe. Albo wydaje się nam to czymś takim, czego nie można dać, przekazać dalej. Ale wierzę, że kiedy nam pokażesz, to też pokażesz, jak tym zarządzać. Jak inwestować. Jesteśmy bardzo bogaci. Jesteśmy, Duchu Święty, bogaci we wszystko, co Ty nam dajesz. Nie brakuje nam niczego, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otwórz nasze duchowe uszy i oczy, żebyśmy słyszeli i widzieli rzeczy, które włożyłeś w nas, włożyłeś w nasz dom.
tak żebyśmy mogli Ci oddać to świadomie. Świadomie oddać to na służbę innym ludziom, żeby korzystali z tego, żeby byli błogosławieni. Chcemy widzieć pomnożenie w naszym życiu. Chcemy widzieć, że pomnażasz to, co już mamy, ponieważ my świadomie oddajemy Ci to. Nie konsumujemy tego, nie sycimy się tym, albo nawet nie potykamy się, czasami się potykamy o rzeczy, które są błogosławieństwem, a wydaje nam się, że to jest jakaś przeszkoda, albo jakiś śmieć, a jest to od Ciebie coś ważnego. Jakiś prezent, którego żeśmy nie rozpakowali, o którym żeśmy zapomnieli, że nie wiedzieliśmy, że to jest prezent, a to jest prezent, a to jest coś ważnego, co Ty chcesz pomnożyć. Modlę się, Duchu Święty, żebyś teraz do nas mówił, pokazywał nam, co mamy w domu, co jest w naszych rękach, co nam już dałeś, że chcemy to docenić, chcemy być Ci wdzięcznymi, chcemy Ci dziękować i chcemy dawać to dalej, przekazywać to dalej jako błogosławieństwo dla innych, żeby Twoje imię było wywyższone i żeby zostało to wszystko pomnożone w Twoim Królestwie. Modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Ciekawa jestem, co przyszło Wam do głowy w trakcie tej modlitwy. Mi przyszło do głowy słowo herbata. I jeszcze nie wiem, co to znaczy. Ja uwielbiam psi herbatę. Wielu z Was o tym wie. Czasami dostaję takie fajne prezenty od ludzi, którzy rozumieją moją miłość do herbaty i poważne podejście. I nie są bardzo źli na mnie, że nie piję kawy. I nie próbują mnie nawrócić na picie kawy. Tylko szanują te moje upodobania. I ta herbata z pewnością jest ważna w moim życiu. Ale co z nią mam zrobić, to jeszcze nie wiem. Jak się dowiem, to Wam powiem. Będę pytała Ducha Świętego. Ale wierzę, że też Wy otrzymaliście jakieś słowo od Boga. Podzielcie się nim, jeżeli macie odwagę i chęć. Możemy też służyć sobie nawzajem modlitwę. Możemy nawzajem sobie dawać słowo od Boga i próbować wyjaśniać to, co Bóg do nas powiedział. Tak więc do tego Was również zachęcam. Dziękuję za ten czas wspólny i do zobaczenia w kolejnym odcinku w nowym już roku 2024. Trzymajcie się ciepło. Pa!